Dobry wieczór, witam Państwa. Ja się nazywam Waldemar Bukarski, jestem jeszcze szefem Stowarzyszenia Radomianie dla Demokracji. Jeszcze dlatego, że 9 marca mamy walne zebranie i nie wiemy, jak się to dalej potoczy. Nasze spotkania z cyklu Radom Samorządny pomału dochodzą, no już jesteśmy za połową, znacznie. Dzisiaj mamy gościa, pierwszą kobietę polityka radomskiego. Serdecznie witam pani Katarzyna Kalinowska. Oczywiście spotkanie będzie prowadził pan Łukasz Molenda. Dzień dobry, witam. Po raz szósty dziękuję, że się zgodził prowadzić te spotkania. Charytatywnie dodam. Proszę państwa, dzisiaj będziemy rozmawiali troszeczkę inaczej, to spotkanie przebiegnie niż do tej pory, dlatego że do tej pory spotykaliśmy się z osobami, które udzielały się w różnego rodzaju, nazwijmy to, ruchach społecznych, ruchach politycznych, partiach politycznych. Natomiast szefa partii gościmy po raz pierwszy. Więc myślę, że... Nie, po raz drugi. SLD było, proszę pana. No tak, w zasadzie tak, przepraszam bardzo. To spotkanie chcemy, żeby przebiegało w ten sposób, że najpierw będzie rozmowa, dzisiaj nie mamy pytań od stowarzyszenia, będzie rozmowa pana redaktora z panią Katarzyną. Następnie chcielibyśmy dowiedzieć się coś więcej o partii Nowoczesna, o zarządzie również i oddamy głos również zarządowi Nowoczesnej, jeżeli będą pytania z sali, więc myślę, że podzielimy te pytania w taki sposób, żeby nie obciążać zbytnio pani Katarzyny, jako że kobieta, słaba płeć, chociaż niekoniecznie nie do końca. No zaraz, tutaj będzie protest. Powiedziałem, że ruchy kobiece od razu. Także, druga żółta. Rozmawiamy na wadę. Dobrze. Także witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Oddaję głos panu redaktorowi. Dziękuję serdecznie. Panie Waldemarze, właśnie tak się przegrywa wybory, no. Ale ja nie startuję. Ale w tych wewnętrznych. Aha, okej. Proszę państwa, jak zazwyczaj będę starał się jak najszybciej zakończyć swoją część, żeby oddać państwu głos. Te tematy, w których zacznę, a nasz gość będzie unikał odpowiedzi, migliwał się będziecie państwo mogli, jak ten dentysta, który boruje, dociskać i dopytywać, a jest państwa dzisiaj całkiem sporo, więc na pewno te pytania się pojawią, dlatego przechodzę od razu do pierwszego pytania. Pytanie trochę kontrowersyjne, ale z drugiej strony dla każdego człowieka, który chociaż odrobinę śledzi scenę polityczną, oczywiste. Politycy często, czy słusznie, czy niesłusznie, to nie chcę o tym temat mówić, posługują się nieprawdą, posługują się kłamstwem. A jak często pani posługuje się nieprawdą? Proszę państwa, przede wszystkim witam bardzo serdecznie jeszcze raz i bardzo dziękuję za zaproszenie. Czuję się szczególnie wyróżniona z kilku względów. Po pierwsze, rzeczywiście dlatego, że jestem pierwszą kobietą. Po drugie, Nowoczesna tutaj u państwa gości drugi raz. Wcześniej na pytanie pana redaktora i państwa odpowiadał Patryk Fajdek, członek zarządu i jednocześnie osoba, można powiedzieć, bardzo mocno zaangażowana w sprawy społeczne, także śmiało można go nazwać pełną parą politykiem. I tak, proszę państwa, dajemy sobie czas na odpowiedź, na wymyślenie odpowiedzi na to pytanie. Odpowiedź, panie redaktorze, na pana pytanie jest bardzo prosta, ale pozwoli pan, że są rzeczy dużo bardziej istotne niż odpowiedź na to pytanie, a mianowicie to, że... No, jednak nie pozwolę, jednak chciałbym się dowiedzieć pierwszej kolejności. Chodzi o to, o obciążanie mojej osoby odpowiedzią na pytania, tylko chciałabym bardzo jednoznacznie podkreślić, że polityka i zaangażowanie społeczne to nie jest domena jednej osoby. Tutaj tak naprawdę podstawową rolę odgrywa drużyna i taka praca drużynowa. I chciałabym, żebyśmy to dzisiejsze spotkanie właśnie w takich kategoriach postrzegali i zapamiętali. Nowoczesna nie jako Katarzyna Kalinowska, ale jako zespół ludzi, którzy tę Nowoczesną tutaj lokalnie tworzą i tak naprawdę w tej Nowoczesnej funkcjonują na różnych prawach. No dobrze, no to mamy to oświadczenie. Teraz chciałabym przejść do pytania. Pani jest naszym głównym gościem. To z panią, na spotkanie z panią było zaproszenie, więc bardzo bym chciał uzyskać odpowiedź na to pytanie. Jak często posługuje się kłamstwem? Tak, dokładnie. Bo wiadomo, że każdy polityk musi czasem posługiwać się kłamstwem, bo pytanie jest chociażby niewygodne. Wydaje mi się, że jest sprawa kontrowersyjna. Wydaje mi się, że polityka wymaga szczerości
wobec ludzi, których jesteśmy tak naprawdę przedstawicielami. I powiedziałabym w ten sposób, że w stosunku do tych właśnie ludzi staramy się być jak najbardziej szczerzy. Niemniej jednak, tak jak Pan słusznie zauważył, rzeczywiście polityka bywa grą brudną. I nie mówiłabym, nie używałabym takich sformułowań, że używamy kłamstwa czy brudne, ale może czasem warto mówić nie do końca całą prawdę. I jeżeli bym miała siebie określić, odpowiadając na to pytanie, to bardziej wolałabym siebie widzieć w tych kategoriach, czy w takim rozumieniu kłamstwa, nie mówienie do końca całą prawdę. Odpowiadając na to pytanie, powiedziała Pani całą prawdę, czy nie do końca całą prawdę? Powiedziałam całą prawdę, odpowiadając na to pytanie. Pani Przewodnicząca, czy będzie Pani startowała do Rady Miejskiej w Radomiu? Panie redaktorze, powiem tak. Zgodnie z nową ordynacją wyborczą, która dla takich ugrupowań jak nasze, czyli relatywnie młodych, jest bardzo korzystna, dlatego że liczebność list w 5 okręgach jest mniejsza w stosunku do tego, co było wcześniej. Także Nowoczesna ma przygotowane listy we wszystkich 5 okręgach. I również Nowoczesna będzie miała swojego kandydata na prezydenta. Tak, oczywiście będę kandydowała w tych wyborach samorządowych. To moje kolejne pytanie jest, bo jeżeli dobrze pamiętam, to w tej chwili nie zamieszkuje Pani na terenie gminy miasta Radomia. Zgadza się? Tak, zgadza się. Czy ma zamiar się Pani przeprowadzić, czy przemeldować? Panie redaktorze, odpowiedziałam Panu, że będę kandydowała w tych wyborach samorządowych, a są takie miejsca, czy takie możliwości kandydowania, które nie wykluczają mojego miejsca zamieszkania. Nie no, właśnie pytam dlaczego, ponieważ sprawdzałem te sprawy w Krajowym Biurze Wyborczym, z Panią Dyrektor Elżbietą Białkowską rozmawiałem i żeby kandydować do Rady Miasta, proszę Państwa, trzeba udowodnić, że się zamieszkuje na terenie gminy miasta Radomia. Czyli albo się przemeldować, mamy problem z głowy, albo no jest to sprawdzane przez Urząd Miasta, po prostu mieć mieszkanie, mieszkać, być członkiem społeczności. Stąd moje pytanie. A jak nazywa się ta miejscowość, w której Pani mieszka? Moja miejscowość to Podlesie. To jest właściwie, można powiedzieć, na obrzeżach Radomia. Ale uściślając moją wypowiedź, mogę powiedzieć, że właściwie całe moje życie do 25 roku życia mieszkałam w Radomiu, także czuję się radomianką, tutaj pracuję. Tak jak wiele osób, które po prostu wyprowadzają się, budują domy po prostu pod miastem. I mam wrażenie, że moja działalność i działalność naszego koła tutaj to tak naprawdę reprezentowanie bardziej interesów Radomia niż mojej lokalnej społeczności, od której absolutnie się nie odcinam i jestem bardzo dumna z miejsca, w którym mieszkam. A ta gmina jest przyjazna mieszkańcom? Tak Kowala i ta wieś, w której Pani mieszka? Gmina jest, to powierzchnia jest gmina Kowala, radziłabym jednak mimo wszystko uściślić te informacje, do których Pan dobra. Ja tego dopytuję. Może Pan redaktor chce tam zamieszkać po prostu dla tego. Gmina jest relatywnie duża i myślę, że są takie miejsca, to jest gmina Wolana. Są takie miejsca, które są bardziej przyjazne i takie, które są mniej przyjazne, gdzie rzeczywiście takie większe zaangażowanie społeczne byłoby uzasadnione i pożądane. Okej. Okay. To przechodzimy do Radomia, parę kilometrów dalej. Jaki ma Pani pomysł na Radom, tak generalnie? Wie Pan, Radom moich marzeń to jest takie miasto, gdzie można się realizować na wielu płaszczyznach. Poczynając od takiego wieku szkolnego, to ma być takie miasto, gdzie możemy dostać porządne podstawy edukacyjne. Takie, które pozwolą nam dalej kontynuować naukę, albo takie, które zderzą się bezpośrednio z tym, czego oczekujemy w pracy. Teraz tak nie jest? Myślę, że są pewne działania, które w tym kierunku rzeczywiście podążają. Jakkolwiek, jeżeli popatrzymy na bezrobocie i rzeczywiście to, co jest największym problemem Radomia, czyli to strukturalne niedopasowanie między kompetencjami, a tym, czego tutaj lokalnie potrzebują pracodawcy, to jest wiele rzeczy do zrobienia. Potem sfera zawodowa, to Radom ma być takim miejscem, Radom moich marzeń to będzie takie miejsce, gdzie nie będziemy musieli szukać swoich realizacji w sferze zawodowej poza tym miastem. I wreszcie Radom moich marzeń to takie miejsce, gdzie
szczerze, zaskoczyła mi pani bardzo, bo sądziłem, że starzenie się generalnie, rzeczy biorąc, sam też tego, jak każdy z nas doświadczam, to chyba nikt nie może być przyjemnością. To proszę to rozwinąć. To nic znaczy, bardziej, nic starzenie bardziej ma być przyjemnością, bo wydaje mi się, że jednak... Myślę, że mamy tutaj wiele osób, które zakończyły swój etap pracy zawodowej. Ale chyba każdy, gdyby miał możliwość wejścia do machiny czasu albo odmładzającej, to jednak wygrałby ten stan młodzieńczy. No tak, wie pan, ale mam wrażenie, że jednak takiej możliwości nie ma dzisiaj. To też więc, właśnie więc uważam, możemy, że jest możemy sobie, zapewnić pewien komfort życia, będąc na emeryturze. I co ma być w ramach tego komfortu wchodzić? Chociażby zaplecze kulturalno-rozrywkowe. Chociażby różnego rodzaju miejsca, w których dojrzali mieszkańcy naszego miasta będą mogli aktywnie, efektywnie spędzać swój wolny czas, gdzie będą mogli swoje doświadczenie zawodowe, swoje doświadczenie życiowe w cudzysłowie sprzedawać albo dzielić w taki sposób, żeby to młodsze pokolenie mogło czerpać właśnie z tego doświadczenia, z tych wzorców, które podczas swojego całego życia zawodowego i nie tylko zawodowego zdobyli. A jak konkretnie miałoby to wyglądać? W jaki sposób, jak miałaby wyglądać ta oferta dla seniorów? Jakie inicjatywy miasto powinno podejmować? Pytanie, panie redaktorze, ale myślę, że ja mogę oddać głos, a my sobie spokojnie. Ale nie, ja jednak pytam panią, pani jest studiarką. Nie dopuszczam możliwości, by w mojej części dochodziło do odpowiedzi. Musimy traktować się poważnie. Wszyscy dotychczasowi goście odpowiadali na moje pytania osobiście, bez dublerów i szuflerów. I wydaje się, że byłoby to drastycznie nieuczciwe wobec tych ludzi, którzy do tej pory już występowali, wobec pana przewodniczącego Wędzonki, przewodniczącego Dobrowskiego i wszystkich, którzy do tej pory byli, łącznie z panem radnym Fabkiem. Wie pan, ja oczywiście odpowiem na to pytanie, aczkolwiek nie do końca się godzę na ograniczanie tak naprawdę ugrupowania, które jednak mimo wszystko składa się z kilkudziesięciu osób, tych osób, które są bardzo mocno zaangażowane, do sprowadzenia tak naprawdę roli tego ugrupowania do jednej osoby. Dlatego, że mam wrażenie, że wszędzie jednak, mimo wszystko w każdej organizacji, wartością dodaną jest specjalizacja. I takie są ludzie nowoczesne. No, to pani na wszystkie konferencje chodzi. To trzeba było wysłać innych ludzi. A u nas jest pani akurat gościem. To nie chyba oczywiste, prawda? Nie, czemu mam powiedzieć? Nie, ja powiem tylko na złym momencie. Przecież jest dowolność, jest swoboda wyboru i działania. I działamy wszystko słyszy. Co to nie będzie? Czego ogranicza? Nasza przewodnicząca nigdy nie chodzi sama na konferencję. Nie no, mówię, że zawsze w nich uczestniczy, więc trudno się dziwić, żebyśmy nie chcieli jej przepytać. Ale on tego ma cały zarząd. Pan redaktor ma niepełną wiedzę, może chodziła sama wtedy, jak pan redaktor był nowoczesny, a teraz się to dużo zmieniło, panie redaktor. Dobrze, ja wracam oczywiście do odpowiedzi na pytania. To nie jest kwestia tego, że ja nie znam pytania na odpowiedzi, czy nie znam odpowiedzi, czy chcę się wymieniać. Tylko jeszcze raz chcę podkreślić właśnie to, żebyśmy próbowali postrzegać taką działalność polityczną, społeczną jako działalność drużynową. Nigdy to nie jest działalność jednostki, bo jeżeli ktoś uważa, że może koncentrować takie działania na jednostce, czy opierać na jednostce, to jest tak naprawdę początek końca. I bardzo chciałabym, żeby to spotkanie było w ten sposób odebrane. Że to jest zawsze działalność zespołowa, grupowa. No i pewnie podpisaliby się pod tym zarówno pan Wędzonka, pan Fałek, wszyscy dotychczasowi goście. A ja bym poprosił jednak o odpowiedź na pytanie, jakie konkretnie działania podjęłaby pani, gdyby wygrała pani wybory dla seniorów? Co należałoby zrobić? Rozumiem, że żeby tak oferta kulturalna, o tej kwestii, która ma aktywizować tych seniorów, którzy oczywiście tak aktywne życie chcą w dalszym ciągu prowadzić. Ja na przykład wyobrażam sobie organizowanie różnego rodzaju i o szerokim zasięgu tematycznym warsztatów o charakterze społecznym w szkołach, gdzie ludzie, którzy mają różny dorobek zawodowy, różne kompetencje, różne umiejętności, chociażby w ramach doradztwa zawodowego, mogliby swoją wiedzą i tymi doświadczeniami z młodymi ludźmi się dzielić. Mam wrażenie, że taka działalność mogłaby być prowadzona albo zupełnie społecznie, albo za jakieś symboliczne wynagrodzenie, tak żeby tak naprawdę dwie strony mogły z tego korzystać. Z jednej strony ci, którzy chcieliby dzielić się swoją wiedzą, swoimi kompetencjami, swoimi umiejętnościami,
w ten sposób wykorzystując swój wolny czas, który dla ludzi pracujących jest tak naprawdę dobrym rzadkim. I mogliby z tego bardzo mocno czerpać ci, do których taka oferta byłaby kierowana. A jak miałoby być to finansowane? Przez składki tych seniorów, którzy by uczestniczyli, czy gmina miałaby za to płacić? Wie pan co, możemy, to jest oczywiście kwestia już szczegółów. Mam wrażenie, że spokojnie można by było zebrać grupę osób, która takie działanie realizowałaby społecznie. Czyli w zasadzie można byłoby już to rozpocząć, nawet przed wyborami. Czy zamierza pani zebrać taką grupę ludzi? Wie pan, wydaje mi się, że jednak mimo wszystko to są kompetencje rządzących, a nie aspirujących do tej władzy. Także myślę, że to jest oczywiście pomysł nie jakoś specjalnie powiedzmy przygotowany na tę okazję. Natomiast ja myślę, że tego typu pomysł mógłby być przedmiotem konsultacji po prostu. Chciałbym, żeby wymieniła pani trzy strategicznie ważne projekty dla naszego miasta, które należy załatwić w pierwszej kolejności i one będą świadczyły o tym, czy Radom będzie się rozwijał, czy też nie. Strategiczny projekt z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, myślę, że o tym pan mówi, to są A inwestycje, B inwestycje, C inwestycje w naszym mieście. A coś więcej? Coś konkretniej? D inwestycje. I rozumiem, że to jest jedyna odpowiedź na to pytanie. Możemy sobie zadać pytanie, jakie to mają być inwestycje chociażby? Jaki jest największy problem naszego miasta? Jaki jest największy problem naszego miasta? Dlaczego młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi ludzie, absolwenci szkół czy ludzie w wieku produkcyjnym uciekają? Dlatego, że tutaj w naszym mieście nie można realizować się zawodowo w takim wymiarze, jakbyśmy chcieli i w zakresie jakby ambicji, kompetencji, które posiadamy, ale przede wszystkim w kontekście zarobku. A czy każdego typu inwestycje sprawią, że... Wie pan, ja myślę, że będziemy mówić bardzo mocno i bardzo dobitnie o reindustrializacji, czyli o inwestycjach stricte o charakterze produkcyjnym, ale nie takich inwestycjach, które kojarzą nam się z fabrykami, które mają dymiące kominy, tylko jeszcze raz, reindustrializacja. I w moim przekonaniu aktywna prezydentura, czyli prezydentura taka, jaką ja sobie wyobrażam, to jest taka, która po pierwsze ma szerokie kontakty biznesowe, która potrafi negocjować i która tak naprawdę potrafi wykorzystać wszystkie środki, instrumenty, które posiada, żeby takiego inwestora do Radomia przyciągnąć. A czy prezydentura Radosława Witkowskiego zatem jest taką prezydenturą, która spełnia te warunki, pani zdaniem? Panie redaktorze, czy może mi pan pokazać jedną inwestycję produkcyjną za prezydenturę pana Radosława Witkowskiego? Nie będzie bardzo trudno być adwokatem pana prezydenta. To jest odpowiedź na pana pytanie. Dziękuję. A dopytać jeszcze chciałem a propos tych inwestycji, bo mówiła pani o reindustrializacji. I to byłoby na pewno rozwiązanie dla absolwentów uczelni technicznych. A co z humanistami, co z ludźmi kultury? Czy dla nich ma pani jakąś propozycję? Powiem szczerze, że poza przekwalifikowaniem się. Trzeba by było po pierwsze spojrzeć na statystyki Urzędu Pracy i rzeczywiście zostawić te kompetencje, które posiadają, a stricte te kompetencje, na które jest zapotrzebowanie. I pewnie taki wniosek, który się nasuwa jako pierwszy, to jest ten, że rzeczywiście mamy nadpodaż absolwentów kierunków humanistycznych, natomiast brakuje inżynierów czy absolwentów kierunków technicznych. I myślę, że wie pan, tutaj dobrym początkiem jest jednak mimo wszystko rozmawiać o tym, żeby działać w tych obszarach, które z jednej strony są strategiczne, a z drugiej strony pewnie ograniczą te ograniczą tendencje, jeżeli chodzi o udział absolwentów, które są niekorzystne z punktu widzenia zapotrzebowania kompetencji, które zgłaszają pracodawcy na rynku pracy. Czyli z polskiego na nasze zmniejszyć ilość miejsc na kierunkach. Czyli najpierw nie. Zacznijmy rozmawiać o tym na poziomie edukacji, o tym, żeby zacieśniać, żeby stworzyć swojego rodzaju trójkąt pomiędzy właśnie władzą samorządową, pomiędzy biznesem i uczelniami, tak, żeby stworzyć taką płaszczyznę czy platformę, która będzie dawała ramy współpracy, których właśnie celem ma być to, że to niedopasowanie strukturalne będzie
będzie relatywnie mniejsze, czyli że będziemy kształcić takich absolwentów, którzy znajdą miejsce na rynku pracy takie, jakie oferują im lokalni przedsiębiorcy. Okej, okay, ale to jest pieśń przyszłości. A co zrobić z tymi ludźmi, którzy... Myślę, że to nie jest pieśń przyszłości, absolutnie. To trzeba robić tu i teraz, a przede wszystkim o tym rozmawiać. No dobrze, okej. Okay. No to pytam cały czas, co zrobić z tymi, którzy już skończyli studia, już są tymi humanistami, mają 25, 6, 7, 8, 9 lat, mają lepsze, gorsze zatrudnienie, są tak zwanymi w tej chwili niestety biednymi pracującymi, ledwo wiążą koniec z końcem i zastanawiają się, czy by nie wyjechać z Radomia, bo powiem szczerze, że miasto, które będzie działało tylko i wyłącznie w taki sposób, że będzie tutaj miejsce dla robotników mniej i bardziej wykwalifikowanych i technicznych, no nie będzie mogło aspirować do miasta jako ośrodka kulturotwórczego, bo nie będziemy mieli dla kogo praktycznie budować, nie wiem, lepszego teatru, budować filharmonii i tego typu rzeczy, bo jednak bardziej innego typu rozrywki będą potrzebne, dajmy na to hale sportowe. Ale to znaczy sugeruje pan tworzenie sztucznych miejsc pracy w związku z tym? Nie, pytam się, jak rozwiązać ten problem, bo ci ludzie tu są. No to są inwestycje, również inwestycje o charakterze właśnie kulturalnym. Radom jest bez wątpienia takim miastem, które takich inwestycji potrzebuje. Chociażby odwiedzając relatywnie często teatr czy urząd miejski. Urząd miejski oczywiście w tym kontekście różnego rodzaju wydarzeń artystycznych. Można powiedzieć, że Radomianie są złapnieni tego typu rozrywek czy tego typu spędzania czasu w takiej formie. I Radom jako miasto średniej wielkości z całą pewnością potrzebuje więcej placówek o charakterze kulturalnym, czego dowodem są właśnie pełne sale praktycznie na wszystkich salach. Okej, okay, ale to jest organizowane przez gminę albo przy wsparciu gminy, a mówiła Pani o inwestycjach, więc jakie te inwestycje mogą mieć, jeśli chodzi o obszar kultury? Bo tego powiem szczerze, nie bardzo rozumiem, jak to miałoby wyglądać. Ktoś przyjdzie, zbuduje prywatny teatr? Prywatny teatr pewnie jest jakąś formą rozwiązania, natomiast zdecydowanie, jeżeli możemy pozyskać środki chociażby z Unii Europejskiej, jeżeli możemy, trzeba też bardzo mocno podkreślić to, że samorząd nie może funkcjonować w oderwaniu od polityki centralnej pod region, że jednak w moim przekonaniu to powinny być takie elementy, czy takie puzzle, które w pewnych obszarach strategicznych będą się spinały. I tutaj to jest oczywiście przestrzeń do dyskusji, do negocjacji, do konsultacji, do tego, żeby przekonać chociażby region, czy przekonać władze centralne, czy przekonać polityków reprezentujących nas na szczeblu centralnym do wsparcia tego typu inwestycji. Skoro jednoznacznie możemy powiedzieć, że zapotrzebowanie na tego typu inwestycje jest, no to trzeba przejść do działań operacyjnych. Czyli cały czas mamy do czynienia z tym, żeby to były jednak pieniądze budżetowe, bardziej niż prywatne. Jest jeszcze taka forma, która nazywa się partnerstwo publiczno-prywatne, ale wie pan, pan oczekuje tutaj teraz ode mnie bardzo konkretnych, bardzo precyzyjnych rozwiązań. Chociaż ogólnego pomysłu, bo powiem szczerze, że moim zdaniem to jest największy problem, bo nie problem jest postawić fabrykę, nie problem jest... No właśnie jest to problem. Nie problem jest, nie problem jest, jak widać po obrzeżach naszego miasta, jednak sporo tego powstaje, lepiej gorzej zorganizowanych. Nie problem jest dogadać się, bo jest na to koncepcja z uniwersytetem, żeby odpowiednio kształcić. Nie problem jest zorganizować praktyki, a problem jest z tymi ludźmi, którzy są wykształceni i mają jakieś trochę pretensje do rządzących. I rządzący, którzy biorą na siebie tą odpowiedzialność, żeby zapewnić im normalne warunki do funkcjonowania, no będą mieli z tym bardzo twarde oczy do zgryzienia i dlatego o to pytałem. Przejdźmy dalej. Jak pani ocenia prezydenturę Radosława Witkowskiego? Bo to pytanie zawsze pojawiało się w pierwszej części, czyli w tej części od organizatorów. I jeszcze tutaj może zacznijmy od tego. Jak ta prezydentura? Pan, jeżeli mamy oceniać prezydenturę Radosława Witkowskiego w kontekście obietnic wyborczych, no to pewnie jedna obietnica udało mu się zrealizować lepiej, inna obietnica udało mu się zorganizować gorzej albo zrealizować gorzej albo praktycznie w ogóle. Natomiast w moim przekonaniu przede wszystkim to, co rzuca się najbardziej w oczy, to to, że
Jest to prezydentura realizowana w zaciszu gabinetu prezydenckiego z relatywnie niewielkim udziałem mieszkańców Radomia, z brakiem praktycznie rzecz biorąc konsultacji, zupełnym pominięciem tego, że to nie władza ma patent na wiedzę i na to, czego potrzebują mieszkańcy, tylko tak naprawdę mieszkańcy są skarbnicą tego, co w Radomiu jest niezbędne i to, co powinno być realizowane w pierwszej kolejności. To jest chyba tak najbardziej podstawowy i największy zarzut kierowany pod adresem. A jak miała Pani wystawić ocenę szkolną, jest Pani nauczycielem, co prawda akademickim, ale ja też stawia Pani oceny, więc powinno być prosto. Potraktujmy to od ocen typowo szkolnej, więc od 1 do 6, to jaką ocenę bym Pani wystawić? Ja taką ocenę prezydentowi wystawię na koniec kadencji. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że między którymi się że te oceny tak naprawdę tę ostateczną oceną, tę ostateczną ocenę prezydentowi wystawią mieszkańcy i wyborcy Radomia, jeżeli zdecyduje się kandydować. Raczej się zdecyduje, ale wydaje mi się, że ta ocena Pani będzie bardziej zależała od tego, czy się dogadacie koalicyjnie, czy nie. Czy będzie Pani pociągnęła pod tą czwórkę, czy raczej Ja jestem bardzo daleka od właśnie takiego postrzegania polityki pod tytułem dogadacie się, ułożycie się. Nie, to nie o to chodzi. Tutaj musi być przede wszystkim jakaś wspólna płaszczyzna tego porozumienia. Tą płaszczyzną ma być właśnie pomysł na Radom. A dostrzega Pani gdzieś na horyzoncie tę płaszczyznę? Jeżeli będzie zbieżny. Powiem Panu, że nie rozmawiałam z prezydentem ani jego z zapleczem o tym, jaki oni mają pomysł na kolejną kadencję. Natomiast ja z moim kołem nie będę dzisiaj prezentować programu Nowoczesnej na wybory samorządowe, bo to nie jest ten moment po prostu. Możemy mówić ogólnie, możemy mówić o zarysach, o pomysłach, o marzeniach, o tym, co nam się nie podoba, co byśmy chcieli zmienić. Natomiast na pewno nie będziemy wchodzić z filtrów ustawowych szczegółowo. A podobają się Pani te przejedzone 70 milionów na lotnisko? Miał być inwestycja? Ja o lotnisku się wypowiadałam od początku bardzo krytycznie, w kontekście finansowania tego lotniska z pieniędzy miejskich. Radomia coś na to nie stać. Natomiast wypowiadając się na temat lotniska, bardzo często mówiłam, że jedynym ratunkiem i jedynym sensownym rozwiązaniem jest inwestor instytucjonalny, dlatego że lotnisko w Radomiu z punktu widzenia rachunku ekonomicznego to jest inwestycja kilkudziesięcioletnia. A mam wrażenie, że sektor prywatny nie do końca taką inwestycją byłby zainteresowany. Dzisiaj wydaje się, że na horyzoncie coś takiego się rysuje, więc jeżeli to lotnisko będzie i nie będzie finansowe, nie będzie obciążało Radomia, to takiemu projektowi trzeba kibicować. Wydaje mi się, że dzisiaj latanie samolotem to nie jest już domena ludzi elit czy wyjątkowo bogatych, tak naprawdę stać nas wszystkich. I po prostu Radomianie będą mieli lotnisko w zasięgu bezpieczeństwa. Pani Przewodnicząca, przedostatnie moje pytanie w zasadzie. Chciałbym zagrać z Panią w taką grę, już grałem chyba z Wysławem Wędzonką wtedy. Za bądź przeciw. Ja będę rzucał hasło jakiegoś pomysłu. Jeżeli doprecyzowanie to naprawdę w dwóch, trzech słowach, albo jest Pani za, albo przeciw. W ten sposób wszystko poznajemy poglądy polityków. Podniesienie wieku emerytalnego dla wszystkich. Jestem zdecydowanie zwolenniczką zmiany systemu emerytalnego. Dzisiaj mamy kilka systemów emerytalnych. Ja jestem zwolenniczką tego, żebyśmy mieli jeden system emerytalny. Ale byłoby to podniesienie za bądź przeciw. W tej pani koncepcji, w tym nowym, jednym, wspólnym, byłoby podniesienie? Powiem szczerze, że nie jest to jednoznaczne, bo gdybyśmy mieli jeden system emerytalny, czyli system bez żadnych ulg i zwolnień, wtedy, jeżeli byśmy mówili o podniesieniu wieku emerytalnego, na pewno nie byłoby to podniesienie radykalne, ale trzeba koniecznie, mówiąc o wieku emerytalnym, brać pod uwagę wysokość świadczeń danych. Nie wiem, czy Państwo są usatysfakcjonowani, czy to było za, czy przeciw, ale to dam Państwu możliwość pytania. Przywrócenie gimnazjum. Tak. Rozwiązanie obrony terytorialnej. Tak. Likwidacja 500+
Polityka społeczna jest w XXI wieku w świecie globalizacji, która daje nierówne szanse niestety uczestnikom tej globalizacji, czyli daje nieograniczone możliwości pokazania się jednym grupom, przy czym inne grupy nie mają takiej szansy. Więc polityka społeczna powinna być w moim przekonaniu jedną z czołowych polityk realizowanych przez rząd, tylko powinna być to polityka, która daje wędkę, a nie daje ryby i promuje przede wszystkim aktywność. Czyli? A nie tworzy społeczeństwo roszczeniowe. Nie likwiduje, ale modernizuje. W jaki sposób? Chociażby warunkując świadczenie od podjęcia pracy. Oczywiście nie, to jest jakby kwestia do doprecyzowania, ale generalnie chodzi o... Ci, którzy nie pracują, nie dostają... Nie, właśnie nie. Nie, to tak jak powiedziałam, nie można w ten sposób. Żeby nie była to pensja. Kierunkowo dla aktywnych, natomiast są takie przypadki, które powinny być traktowane jako szczególne, indywidualne, które powinny przedmiotem szczególnej uwagi. Wstrzymanie programu Mieszkanie Plus. Przeciw. Czyli jest pani zwolenniczką tego programu? Jestem zwolenniczką budowy mieszkań przy współudziale finansowania przez sektor publiczny. Z tym, że jakby warunki sprzedawania tych, sprzedaży tych mieszkań no, powinny być jawne i transparentne, tak? Rozwiązanie CBA. Centralne biuro antykorupcji. Przyjęcie imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Pytanie absolutnie, na które nie można odpowiedzieć ani tak, ani nie. Tutaj jest kwestia szczególnych uwarunkowań krajów, które tych imigrantów mają przyjąć. I to powinno być przedmiotem takich indywidualnych negocjacji krajów. Likwidacja spółki Port Lotniczy w Radomiu. A w sytuacji, gdy PPL przejmie radomskie lotnictwo... To nie ma pani problemu jako prezydent czy radny, śpi pani spokojnie. Ale mamy sytuację taką, że się przedłuża po wyborach, trwa to, mamy negocjacje, listy intencyjne i tak dalej. Dochodzimy do sytuacji, kiedy kończą się pieniążki na wypłaty. Likwidujemy, upada spółka? Znaczy, generalnie w moim przekonaniu pytanie jest to zasadne, dlatego że ta umowa jest praktycznie z PPL-em. No można śmiało zakładać z dużym prawdopodobieństwem, że będzie zrealizowane. Także miasto będzie odciążone. Czyli jest rzecz, której... I się czuję zwolniona z tej odpowiedzi. Pogratulowałaby pani Prawo i Sprawiedliwości tego sukcesu. Tak, to jest bardzo dobra decyzja, to jest bardzo dobry krok z punktu widzenia finansów miasta i z punktu widzenia mieszkańców. Dokładnie. Tak. Prywatyzacja rad taksą. Prywatyzacja rad PEC-u. To też nie jest pytanie, na które można jednoznacznie odpowiedzieć tak albo nie, ale bardziej nie niż tak. Mhm. Likwidacja straży miejskiej? Nie. Finansowanie z budżetu miasta posiłków dla dzieci? Trzeba pamiętać o tym, że pieniądze publiczne to nie są pieniądze rządzących, tylko to są pieniądze mieszkańców miasta. I każdy wydatek, dodatkowy wydatek, to jest albo większe obciążenie mieszkańców, albo rezygnacja z innego wydatku. I tutaj też ciężko jest odpowiedzieć. Co do zasady, kierunkowo myślę, że pomysł jest dobry, ale też na pewno finansowanie nie dla wszystkich dzieci, tylko można by było zastanawiać się nad tym. Darmowa komunikacja miejska? Dla uczniów? No w ogóle. To są już takie miasta w Polsce, gdzie w ogóle nie płaci się za komunikację miejską. Do smog. Ale nie tylko nie. Są też takie gminy i miasta, gdzie są w ogóle darmowa komunikacja miejska, bo koszt sprawdzania biletów, drukowania tych biletów i tak dalej jest na tyle duży, że... No właśnie, ale to znaczy co do zasady uczniowie tak, natomiast pozostali pasażerowie, bo to jest kwestia właśnie tego typu decyzji, czy wzięcia pod uwagę tych czynników, o których pan mówił, czyli tak naprawdę rachunku ekonomicznego i tego, czy miasto akurat na to wystarczy. No i z tej tabelki wyszło mi, że jest pani na poły liberała, na poły socjaldemokrata. Jak w Niemczech. Nie, ale to,
wydaje mi się, że warto doprecyzować jakby definicję liberała, socjalisty, socjaldemokracji, socjaldemokraty w gospodarce XXI. Bo mam wrażenie, że nie możemy się sztywno trzymać jakichś takich teoretycznych dogmatów. Bo one powinny się zmieniać, one się zmieniają w tym kierunku, w którym zmienia się świat i gospodarka i te czynniki, które tą gospodarką rządzą. I ostatnie pytanie, Pani Przewodnicząca, fundamentalne w zasadzie, bo często politycy traktują, proszę Państwa, naszą Radę Miejską jako trampolinę. Pobędą sobie w Radzie, zostają prezydentami, wiceprezydentami, a później, no rok, półtora roku później, startują do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, gdziekolwiek jeszcze indziej, a później dzięki cudownej metodzie listach i metodzie głosowania, gdzie mamy proporcjonalne głosowanie i wchodzą kolejne osoby z listy, mamy takie kwiatki w Radzie Miejskiej jak w chwili obecnej. Czy zatem mogłaby Pani, jeżeli zostanie Pani radną, bądź wiceprezydentem naszego miasta, uroczyście przysiąc, że nie będzie Pani za tym, jak już zdobędzie Pani mandat radnej, bądź wiceprezydentem Pani zostanie, że nie będzie się Pani ubiegać o mandat poselski czy senatorski w tych najbliższych kolejnych wyborach do Parlamentu czy do Parlamentu Europejskiego? Ja powiem tak. Nowoczesna, jak powstawała w 2015 roku, to trudno powiedzieć, że był to klucz rekrutacyjny, ale bardzo głośno mówiło się o tym, że w polityce powinni być ludzie, którzy mają jakiś dorobek zawodowy, życiowy i tym dorobkiem wchodząc do polityki będą się dzielić. Nie mogą traktować polityki jako źródło zarobkowania czy sposobu na życie, że polityka powinna być środkiem do realizacji pewnych celów. I ja tę politykę tak traktuję, czy tę działalność bardziej społeczną niż polityczną właśnie tak traktuję. Ja, jak większość członków mojego koła, to są ludzie, którzy są bardzo mocno osadzeni w swoich rolach zawodowych, mają z czego żyć i to, co robią, to robią tak naprawdę dlatego, że są bardzo mocno przekonani o słuszności tych działań, które podejmują i dlatego, że są ideowcami. I powiem wprost, jeżeli stanie się tak, chociaż tak naprawdę ja bym powiedziała, traktowała to w kategoriach bardzo dużej niewiadomych i tak naprawdę takiego gdybania, jeżeli zdecyduje się pełnić jakąkolwiek rolę w samorządzie, to będę ją pełniła z pełnym przekonaniem, że tę rolę chcę pełnić i chcę być reprezentantką mieszkańców naszego miasta. Do końca kadencji, na którą Pani zastanowiła? Do końca kadencji. Tyle o tym, jeśli chodzi o moje pytania. Teraz, zdaje się, Pani Przewodnicząca, chciałabym przedstawić zarząd, który dzisiaj razem z nią na nasze spotkanie przyszedł. Proszę Państwa, ja może będę przedstawiała członków zarządu w momencie, gdy pojawią się pytania. Natomiast jeszcze raz bardzo mocno chcę podkreślić, że rzeczywiście tutaj lokalnie jesteśmy drużyną, że nie ma miejsca na realizację jakichś swoich takich partykularnych, indywidualnych interesów, tylko to, co robimy, jest rzeczywiście stanowiskiem, które wypracowane jest wspólnie. Nie ma mowy o żadnym dyktacie czy o takim autorytarnym podejściu do polityki. Dlatego właśnie przyjmując zaproszenie do tej formuły i formuły, która ma być prezentacją partii lokalnie, tak bym chciała, żebyście Państwo nas potraktowali. Nie jako szefową Katarzynę Kalinowską, tylko po prostu Nowoczesną i członków koła, członków zarządu, którzy tak naprawdę jesteśmy w tym kole czy w tym zarządzie równoprawnymi członkami. Tutaj nie ma lepszych i gorszych, tutaj tak naprawdę ścieramy się na różnego rodzaju pomysły, bardzo mocno się kłócimy. Tutaj rzeczywiście większość z nas to są indywidualiści, ludzie, którzy nie działają dla stołków czy dla pieniędzy, tylko dlatego, że bardzo mocno wierzą w to, co robią. To kto z Państwa chciałby rozpocząć? Może ja pierwszy, jeśli można? Bo akurat to jest a propos to, co Pani Przewodnicząca powiedziała. A kto godzi w Nowoczesnej zazwyczaj? Kompromisem jest... Bo zawsze jest katalizator jakiś. Nie, kompromisem jest bardzo demokratyczna formuła, najczęściej jako jest... Głosowanie, okej. No to zaczynamy razem z Kobieta. Karolina Skowron, miałam przyjemność się spotykać o tych protestach wcześniej.
I chciałam wyprecyzować kwestie światopoglądowe nowoczesnej, ponieważ nastąpił pewien zgrzyt i chciałam ten zgrzyt teraz wyjaśnić, w związku z tym, że kiedyś przyznaję, byłam w Państwa elektoracie. Potem kilka kwestii się pozmieniało i dlatego moje pytanie brzmi, sformułuję w ten sposób. Rok temu Katarzyna Lubnauer na ramach w polityce powiedziała, że Nowoczesna jako partia będzie zawsze popierać kompromis aborcyjny. Od razu mówię, że poruszę kontrowersyjny temat. Jakieś 8 miesięcy temu my zadałyśmy Państwu bezpośrednio pytanie dotyczące tej sprawy. Również usłyszałam odpowiedź, że Nowoczesna popiera ten kompromis, jeśli to tak można być aborcyjny. Natomiast w tej chwili w Sejmie Klub Nowoczesna złożył projekt, który praktycznie jest identyczny jak projekt, pod którym zbierałyśmy podpisy, pod którym nie za bardzo Nowoczesna chciała zbierać podpisy. Różni się on tylko tym, że została dodana rozmowa z psychologiem. I chciałabym się dowiedzieć, czy na przestrzeni tego roku partia zmieniła się światopoglądowo, jeśli chodzi o kwestię właśnie aborcji. To będzie pierwsze pytanie. Ja oczywiście z przyjemnością odpowiem na to pytanie. To jest bardzo ważne pytanie, bardzo mocno za nie dziękuję. I panie redaktorze, odnosząc się do pana pierwszego pytania, odpowiem bardzo szczerze. Bardzo. Jak Nowoczesna powstawała, głównym kryterium członkostwa był liberalizm gospodarczy. Szeroko pojmowana wolność. Natomiast pierwotne założenie było takie, że światopoglądowo możemy być od lewa do prawa. Światopoglądowo miało być miejsce w Nowoczesnej dla wszystkich. Jakkolwiek okazało się, że jednak większość, może nie tyle posłów, ale posłowie są reprezentantami Nowoczesnej w Sejmie. Natomiast wewnątrz Nowoczesnej była robiona ankieta wśród członków, która bardzo jednoznacznie potwierdziła, że 90% członków Nowoczesnej to są osoby, które mają bardzo liberalne podejście do świata. Niestety członkowie, niestety mówię, bo ja w tej kategorii się mieszczę. Niestety członkowie Nowoczesnej są dużo bardziej liberalni światopoglądowo niż klub Nowoczesny. I stąd taki, a nie inny wynik. Czyli posłowie do wymiany? Głosowania. Przy następnej kadencji. Powie pan, jeżeli zakładamy... Pan był taki w tej chwili rozłam na przykład, bo odnośnie wrażenie w tej chwili, że tak naprawdę ciężko wam się jest określić, bo jeśli jest awantura na przykład wokół projektu Ratujmy Kobiety, bo tak naprawdę no, można było się spodziewać, że Nowoczesna poprze chociaż dyskusję na ten temat, tak nam się przynajmniej wydawało. Stało jak się stało. I dlatego tak szczerze mówiąc, no, nawet patrząc na Państwa sondaże w tej chwili, wydaje mi się, że potencjalni wyborcy tak naprawdę są rozczarowani kilkoma kwestiami. Raz, że nie za bardzo jesteście stabilni, jeśli chodzi o poglądy, bo te poglądy na przestrzeni roku bardzo... Ale to nie jest kwestia, jeszcze raz, to nie jest kwestia tych poglądów, tylko to jest kwestia jakby różnych ludzi, którzy są w klubie parlamentarnym. Ponieważ tak jak powiedziałam, są to ludzie, którzy byli bardzo mocno osadzeni w swoich lokalnych społeczeństwach, w swoim życiu zawodowym. Ludzie, którzy tej polityki nie traktują jako sposób na życie. Także tak naprawdę ciężko tutaj zaordynować dyscyplinę, jeżeli chodzi o sprawy światopoglądowe. Bo dla tych ludzi to nie jest kwestia bycia lub niebycia w polityce. Tak naprawdę te przekonania, które oni mają, one są ważniejsze. Klub po prostu nie jest jednorodny i stąd takie, a nie inne wymiary. Rozumiem. Jeszcze mam jeszcze takie jedno już od siebie prywatne pytanie. Nowoczesna jak powstawała, odnosiłam wrażenie, że powstaje dla ludzi, którzy nie są za bardzo zadowoleni, dla elektoratu ludzi, którzy nie są za bardzo zadowoleni z poczynienia Platformy. Mają no, takie środkowe, powiedzmy, poglądy liberalne. Natomiast w tej chwili nie wydaje się Państwu, że następuje takie lekkie rozczarowanie tym, co robicie, że wchodzicie jednak mimo wszystko w koalicję z Platformą? Myślę, że ta rzeczywistość wszystkich zaskoczyła i ta rzeczywistość jednak determinuje pewne działania, które być może wcześniej nie były przedmiotem rozważań. Natomiast teraz tak naprawdę stanowią jedyną szansę na to, żeby stawić odpór, czy stawić czoło w wyborach samorządowych i potem dalej parlamentarnych z Prawem i Sprawiedliwością. Czyli wyszło, że nie tacy ideowcy, tylko jednak są u was pragmatycy. A wie pan, co do podstawowych wartości, które są skrajnie odmienne od tych, które reprezentuje PiS, jakby w imię tych wartości, wydaje mi się, że pewne niestandardowe albo nieoczekiwane działania
powinny być rozważane i nawet powinny być podejmowane. Ja powiem tu więcej, nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, jak prezydent Duda podpisał ustawę, która wprowadza 100 okręgów wyborczych. Czyli tak naprawdę możemy spodziewać się tego, że w przyszłych wyborach parlamentarnych, jeżeli próg wejścia do parlamentu, jeżeli rzeczywiście będzie tyle tych okręgów, a możemy się domyślać i możemy być pewni, że tyle ich będzie, bo 100 komisarzy się powołuje, próg wejścia do parlamentu to będzie 15%. Czyli jeżeli nie stworzymy dwóch obozów, PiS i antyPiS, to w przyszłych wyborach parlamentarnych PiS będzie miał większość konstytucyjną. To jakby no, zostało pominięte przez media, przez wielu publicystów. Natomiast to jest sprawa newralgiczna i strategiczna. Jakby odnosząc się do odpowiedzi na Pani pytanie. Można oczywiście być... Można nie działać pragmatycznie i racjonalnie, ale wtedy te wartości, o które się dzisiaj bijemy, one przez brak tego pragmatyzmu czy racjonalności, one po prostu zostaną istnieją. Wyborcy, wydaje mi się, że tak jak ja uczestniczę w spotkaniach z Platformą czy z innymi ugrupowaniami i z tego, co jak słyszę między ludźmi, co mówią, to potencjalni wyborcy są rozmęczeni tym antypisem. My chcielibyśmy słyszeć dobre pomysły na Radę, na Polskę, a nie tylko antypis, 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 bo to nie tym się z PiS-em wygra. Tak jak kiedyś była wina Tuska, teraz dokładnie, to jest wina. I ludzi naprawdę to tak średnio interesuje, bo generalnie taki zwykły szary obywatel, ale zdajemy z tego sprawę, co robi źle PiS. Ale my nie widzimy alternatywy w pomysłach po prostu na przyszłość ze strony Platformy, czy Nowoczesnej, czy kogokolwiek innego. Obojętnie wobec tych wartości, do których jesteśmy przyzwyczajeni, a które albo przestają istnieć, albo są wprost na co dzień łamane. To jakby jest podstawa chociażby, nie wiem, budowy kolejnych alternatywnych wizji, alternatywnych programów w stosunku do tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Prośba, tylko skupmy się na lokalnych bardziej działaniach niż ogólnych. Chciałam zadać pytanie. Postawiliście na inwestycje, tak? Czyli jest A inwestycje, B inwestycje, C inwestycje. To, czego to jest, to dokładnie, ja też się z tym zgodzę. I tylko mi tutaj chodzi o to, jak wy chcecie, jaki macie sposób, żeby ściągnąć takich atrakcyjnych inwestorów do Radomia. Tak. Żeby oni chcieli tu zainwestować. Jaki macie, czy macie już jakiś konkretny pomysł? Trzeba rozwiązać problemy, które dzisiaj są tak naprawdę barierą dla pozyskania tych inwestycji. Chociażby to, że nie mamy dużych obszarów inwestycyjnych w Radomiu. A co, powiększanie gminy? Nie, no być może skupowanie i scalanie obszarów, które dzisiaj są małe, w duże, tak żeby no, tak naprawdę w te duże, które są punktem wyjścia, czy podstawą czynnikiem atrakcyjności naszego miasta dla dużych inwestorów. Bo tutaj, jeżeli nie będziemy mieli gdzie tych inwestorów, to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Po drugie, tak jak powiedziałam, w moim przekonaniu bardzo ważna jest specjalizacja, czyli trzeba się otoczyć ludźmi, nie z nadania politycznego, tylko ludźmi, którzy rzeczywiście są kompetentni, którzy są dobrze w tym, co robią, ludzi po prostu z rynku, którzy wygrają określone konkursy na określone stanowiska. Takich, których prezydent będzie rozliczał. Ale zawsze tak rządzący mówią, że on jest polityczny, może jest dobrym kolegą partyjnym, ale jest zawsze merytoryczny, jest konkursy na wysokie rolę. Trzeci właśnie taki pokusie, żeby jednak swoich kolegów, żeby tych specjalistów szukać wśród swoich kolegów. A jeszcze też w ogóle, żeby zachęcić tych ludzi, tych fachowców, żeby oni, że dla nich Radom takim festiwalem, żeby był dla nich atrakcyjne. A nie uciekali stąd. Tak, właśnie jak tutaj, ja może to, powiem, też, Kasiu, to też jest powiązane, przepraszam. Jakiś czas temu, ja się nazywam Marcin Kietman, jestem wiceprzewodniczącym tej koła. Jakiś czas temu rozmawiałem z dużym inwestorem, który chciał postawić, jak na Radę, relatywnie dużym, fabrykę zatrudniającą w granicach 300-400 osób produkcyjnych, plus do tego jakieś 7-10% tego tak zwanego back office. Powiedział, ja mówię, słuchaj, dlaczego tej fabryki nie chcesz zbudować w Radomiu? Powstają piękne zakłady na Wośnickiej, są to zakłady stricte odtworzeniowe, więc tutaj władza nie ma nic wspólnego z ich powstawaniem. Myślę na przykład o Stargaście, gdzie będzie zatrudniony 600 osób. On powiedział w ten sposób, słuchaj, w Urzędzie Miasta nie ma z kim rozmawiać.
to są ludzie skrajnie niekompetentni. Żeby to poprzeć, ja mówię na przykład, no dobrze, kontynuujmy ten temat, o co chodzi? Mówi, za ziemię, która jest nieodrolniona, nieuzbrojona, nie ma dojazdu, w Urzędzie Miasta mają oczywiście horrendalne wymagania, zwalniają jak najbardziej z podatku od nieruchomości, co jest tak naprawdę śmieszne, bo to i tak wchodzi tak naprawdę w strefę, żądają 40 zł. I teraz nie zgadniecie Państwo, gdzie ta fabryka powstaje. W Iłży. Iłża zaczyna być konkurencją do Radomia. To miasto, które słynie ze zrujnowanej wieży postawionej przez Kazimierza Wielkiego. Będzie tam węzeł komunikacyjny. I jest bardzo operatywny dział inwestycyjny w Urzędzie Miasta, który ściąga do siebie inwestorów. Cena to nie jest tylko cena ziemi sama. Tam jest po 15 rzeczy. Tam będzie krzyżówka w dużych autorskich. Czego nabrać? Przecięgnę do historii, jak gdzieś na rocznie ściągają. Więc to daje po prostu do myślenia. Brak jest ludzi kompetentnych w Urzędzie Miasta, którzy potrafią pewien sposób ogarnąć. Oni żyją od wyboru do wyboru, przypominają sobie przed wyborami, a noż zahaczymy się jeszcze na te 4 lata, prawda? Ja już to akurat jest temat bardzo ważny i ważki dla Radomia, czyli inwestycje. Wystarczy, że będziecie Państwo załatwić jakąś sprawę, która wymaga odrobinę specjalizacji w Urzędzie Miasta. Nie mówię o zarejestrowaniu samochodu, bo tutaj kompetencje. Z każdymi takimi sprawami są problemy. Dlatego, no tutaj rzadko się zgadzam z panem redaktorem, ale muszę się zgodzić. Bardzo się cieszę. Bo są, to nie często nam się zdarza, bo są ludzie zatrudniani z klucza partyjnego. Znają mi ciotka, wujek, szwagier i tak dalej. Człowiek, który, przepraszam, że to powiem, może nie chcę obrażać tutaj, prawda, osób prowadzących kiosku ruchu, ale nie dałem się nawet do prowadzenia kiosku ruchu, a decydują o sprawach tak ważnych dla miasta. Więc proszę zauważyć, jaka jest miasto Radom, jaki ma potencjał i Iłża, no, generalnie chyba nikt nie wpadł na to. Jeszcze tak, przepraszam, mam drugie pytanie. Proszę pana, dlatego nie mam co mówić, że nie zadała tego nie właśnie z kobiecych. Chciałabym zapytać, czy byłaby, gdybyś, no wie tak, Kasiu, no nie powiem, coś znamy się, byłaby za tym, za wprowadzeniem konwencji antyprzemocowej, żeby to uruchomiło, żeby właśnie stworzenie takiego właśnie zaplecza, żeby specjalistów, gdzie by były szkolenia, gdzie by były warsztaty, coś takiego właśnie, żeby kobieta, która doświadcza, czy kobieta w ogóle osoba, bo to nie tylko kobiety doświadczają przemocy, tak? Też również i dzieci, mężczyźni, tak samo też jest, żeby oni mieli gdzie się udać. I właśnie ja to jestem za tym właśnie, tutaj nie wiem, czy też byście takie coś wpadli. Bezwzględnie tak, jeżeli by były jakieś prace prowadzone i by się przydała takich prac, bardzo chętnie bym się włączyła. I mogę powiedzieć, że Nowoczesna złożyła projekt ustawy dotyczący przemocy na tle materialnym. Także jest to też ekonomiczne. Jest to ten element, który wpisuje się, to, ale to oczywiście dwoma rękami. To znaczy tak, ponieważ panie wywołały do tablicy problem aborcji, ja tylko chcę po prostu powiedzieć, że należałoby ten problem naprawdę zakończyć, dlatego że panie feministki nie rozumieją pewnej sytuacji. Otóż twarzą tej akcji Ratujmy Kobiety była Basia Nowacka. Jej mama, pani Izabela Jarulga-Nowacka, jeszcze mocniej była zaangażowana w sprawę liberalizacji i wykonała naprawdę bardzo dużą pracę. Ona jeździła po całej Polsce, była w Radomiu. Z koleżanką organizowałyśmy jej tutaj przyjazd w Radomiu. Była na Wydziale Położniczym, była u prezydenta miasta, była w Domu Samotnej Matki, była jeszcze w ośrodku antykryzysowym u pana Wolskiego. Bardzo, bardzo dobry kontakt ma z kobietami. Organizowała bardzo dużo debat w Sejmie. Mam całą kolekcję różnych, prawda, opinii z tych debat. Poza tym drugą osobą, która była, to była pani Wanda Nowicka, tak. Była debata na temat turystyki aborcyjnej kobiet, też mam materiały. I chodzi o to, że mimo że pani Jaruga-Nowacka włożyła jeszcze więcej pracy niż teraz włożono, też jej się nie udało zliberalizować ustawy, dlatego że problemy są czysto mentalne. O wiele była lepszy klimat, no bo rządziła lewica, Leszek Miller i tak dalej i koledzy mogli jej to przepchnąć w Sejmie i też tego nie zrobili. Także ja myślę, że to jest jeszcze trochę walki i przede wszystkim to są zmiany mentalne.
jeżeli to zmiany mentalne. W ogóle polityka uważa. Tak, jest jeszcze jedna sprawa. Jak to się mówi, zarządów Tadeusza Mazowieckiego ustawa o aborcji była bardzo liberalna. Dopiero AWS zaszalał, prawda, pan poseł Piłka i tak dalej, i tak dalej. Więc kiedyś się wypowiadała pani Józefa Henelowa i mówiła, że się nie proceduje ustaw, które nie mają szans, prawda, które i tak. Ale jeśli się procedowania się dopuszcza ustawa, która jest bardzo restrykcyjna, tak typu Ordo Iuris, tak, to niestety, bo pani wydaje mi się, że też mnie poprze w tym temacie, że jednak mimo wszystko powinien być jakiś kontrprogram przedstawiony, ponieważ jeśli się zostawi tylko jeden program w zamie, jest przede wszystkim, to zostanie on plebujący. Zawsze tradycją naszych spotkań jest to, że zawsze można porozmawiać po zakończeniu. Bardzo bym prosił, żeby dyskusja kierowała się bardziej w stronę naszych gości. Druga moja uwaga jest taka, że panie redaktorze, zmieniła się definicja polityki. Ja kiedyś miałam takie hobby i zbierałam wszystkie definicje słowa polityka, prawda? I według Maxa Webera na przykład polityka to jest ubieganie się o władzę, rządzenie, prawda, kontrolowanie władzy i tak dalej. W tej chwili to są nowe opracowania. Polityka jest metodą podziału zasobów w warunkach konfliktu. Ponieważ zasobów jest coraz mniej, więc politycy sobie uzurpują prawo o decydowaniu o podziale zasobów. I tak właśnie się teraz dzieje. A dzielą głównie między sobą, prawda? Dokładnie. Natomiast chodzi o to, żeby wzmóc kontrolę społeczeństwa. Chodzi o to, żeby społeczeństwo było bardziej świadome. Chodziło na wybory przede wszystkim, żeby kontrolować podział zasobów. To jest w tej chwili istota polityki. Zasoby, no to dostęp pieniędzy do surowców i tak dalej, one się kurczą. Tutaj nawet Marksem pani trochę pojechała. To nie jest Marks. To jest trochę Marks. Ale zdradą. Ale a zostawmy dyskusję. Krystyna Suszyńska, członkini Nowoczesnej. Zostawmy może dyskusję stricte akademistykę. Wróćmy do naszego miasta. Czy mają państwo jeszcze jakieś pytania? Ja mogę mieć jeszcze, no ja tak samo też głosu. A już nie mam. Jeżeli widzę, że nie. I lokalnie. Proszę uprzejmie. Ja jestem właścicielem nieruchomości w Radomiu i miasto zabiera mi co 2 miesiące cały dochód z nieruchomości. Chciałabym się zapytać, czy uważają państwo, że jest to sprawiedliwe społecznie i czy dałoby się coś zrobić, żeby na przykład podatek od nieruchomości w Radomiu był wprost proporcjonalny do wysokości czynszu, jakie są brane za daną nieruchomość, a nie na. Niezależnie od tego, gdzie one są położone, na przykład o takie rzeczy chciałabym zapytać. A przepraszam, o jakie, jeżeli ja mogę, o jakiego rodzaju nieruchomości pani? Ja mam trochę pawilony handlowo-usługowe. Kwestia podatku od nieruchomości rzeczywiście jest w rękach gminy. Tutaj nie jest bardzo państwa. Wysokie w Radomiu. Jesteście, tak. Jesteście państwo świadomi tego, kto nam zafundował tego rodzaju wysokie podatki. No ja właśnie nie wiem, bo jeszcze... Zafundowano mnie Andrzej Kosztowniak na koniec swojej drugiej kadencji. Bo to jest taki, był bardzo niewygodny, trochę bokiem. Te podatki od nieruchomości dla osób fizycznych tak naprawdę, one proszę wiedzieć, tak nie są wysokie relatywnie. One są bardzo wysokie dla firm. Natomiast, widzi pani, to zahaczamy kolejną sprawę, czyli Kosztowniak zaczął, Witkowski kontynuuje to. Chwali się miliardowym budżetem i stać nas na to, na to, na tamto, a pani zabiera, prawda, dochód z nieruchomości. Do tego dołoży się jeszcze państwo, nie zabierze pani do podatek dochodowy, jeżeli pani robi to legalnie. Podatki od nieruchomości muszą być niższe. Muszą być niższe. Nie można tego robić w ten sposób, że obiecywać brak podatku od nieruchomości dla nowych podmiotów, tylko obniżyć podatki dla już istniejących. Stworzyć warunki funkcjonowania dla tych, którzy już są. To jest jedna z podstawowych rzeczy. Nie stawiać banery przed miastem. 150 osób, podatek od nieruchomości. To jest niesprawiedliwe względem pani, względem mnie. I myślę, że to nie jest właśnie te inwestycje, tak, które państwo mówią. Gdybym mogła zainwestować swój dochód w kolejną inwestycję, w jaki sposób ściągniemy inwestorów. Stwórzmy dobre warunki funkcjonowania dla firm, które już są i działają i dają sobie radę, nazwijmy to, niełatwych radomskich. A wtedy inwestorzy sami przyjdą. Dokładnie, tak jak pan fundował. A jeszcze jest problem technicznej użyteczności wieczystej. Tak. Miasto ma to do siebie, że jeżeli ma rozmuchane koszty, a Radom te koszty rozmuchane ma, szuka pieniędzy. Szuka pieniędzy i wiadomo, w naszych kieszeniach. Wystarczy tak naprawdę zmienić politykę
budżetową miasta, czyli nie trwonić pieniędzy, ograniczyć biurokrację. Pomyślmy może nad tym, żeby zabrać diety radnym. Niech to będzie funkcja społeczna. Zobaczymy, ile osób chętnie wtedy pójdzie do Rady Miasta. Niech do polityki idą ludzie, dla których polityka nie jest jedynym celem, jedynym sposobem na funkcjonowanie i zarobienie pieniędzy. Nie, proszę pana. Polityka powinna być służbą, a nie drogą do zarabiania pieniędzy. Zatem jeżeli wejdziecie do Rady Miasta, ktokolwiek z przedstawicieli Nowoczesnej włoży taki projekt uchwały? Albo sam zrzeknie się, jeżeli nie przejdzie? Panie redaktorze, już panu odpowiem. Jeżeli zdecyduje się kandydować do Rady Miasta, co jest bardzo prawdopodobne, zrzeknę się poborów po pierwsze i złożę projekt, aby takie pobory zostały zniesione dla wszystkich rad. I tu, jeżeli pan żąda przysięgi, jestem. Brawo! Do Rady Miejskiej będą bardzo krótsi. To proszę zadać konkretne. Komu chodzi o pieniądze? Proszę zauważyć, jacy ludzie rządzą nami. Nie mówię już tylko o samym mieście, tylko na każdym kolejnym szczeblu rządzą to ludzie, dla których władza jest jedyną drogą do w miarę przyzwoitego, chociaż jak widać, że pensja ministerialna nie starcza do pierwszego, proszę państwa, życia. Nie może tak być. Musi być. A bezdomny rozdaje samochody. No tak, baba nie raczej, bezdomny rozdaje samochody. Ciekawy jestem, gdzie ten bezdomny mieszka. Chciałabym być też bezdomny. Tak, tak, tak. Proszę państwa, żyjemy naprawdę w świecie superrzeczywistym. Tyle jakichś powiązanej sytuacji, że no chyba Orwell nie przewidział takiej sytuacji. No nie. Czy jeszcze macie pytania? Ja mam pytanie. Może tak, no, takie mam pytanie w związku właśnie też z kulturą, bo ja też trochę czuję w kulturze, to trochę tam nie do czynienia i tak dalej. I mam pytanie odnośnie rynku naszego rolnictwa. W większości miast, no nie, takiej zbliżonej wielkości jak Radomia, rynek jest taki reprezentacyjny. Czy wy macie jakiś pomysł na stworzenie tego rynku, żeby on nie był, że tak powiem, takim skupiskiem rozwalających się ruder, starych kamienic? No to tam się no Boże kochasz. Jeżeli chodzi o rynek miasta? Rynek miast naszego. Też jak najbardziej. No, tam jest, słuchajcie, bardzo fajne. Przede wszystkim miasto musi. Do kogo pan adresuje to pytanie? No właśnie. No nie, ja generalnie adresuję do Kasi, tak? A Kasia zwali na drużynę teraz. Ale chodzi mi tak, słuchajcie, mamy bardzo szkoły artystyczne, mamy branżę, mamy szkoły. Może zrobić po prostu, nie wiem, w rynku coś takiego, po prostu, żeby rzeczywiście to było takie miejsce, no nie, gdzie by się zbierali na przykład ci ludzie, tak? Mogli pokazywać swoje prace. Taką bohemę zrobić, tak. Na pewno to powinno być miejsce, które powinno być. Jesteś kawiarenki, to żeby się działo, bo tak zaraz tam jest tak niebezpiecznie, żeby tam przejść. Przechodziłam dwa razy i mało co nie dostałam. Kasiu, ale daj szansę odpowiedzieć. To powinna być kulturalne centrum miasta na Arwańskiej przy Fachlasta. Które powinno być wizytówką. Ja myślę, że pierwszy krok został podjęty przez prezydenta Wiśniewskiego. Tutaj zwrócenie natomiast ja jestem jak najbardziej za tym, żeby tak było, ale co do zasady, co tam, czy to powinno być życie kulturowe, czy może bardziej restauracyjne. Myślę, że tak naprawdę o tym po pierwsze powinny zadecydować konsultacje, a potem rynek. Czyli pytanie tak naprawdę, czy ty jesteś jedyną osobą, która tak uważa, że to powinno być miejsce, które... No nie jedyną miejsce. No właśnie, dlatego mam wrażenie, że tutaj potrzebne są po prostu konsultacje, że prezydent powinien zorganizować z ludźmi kultury, z przedsiębiorcami, z właścicielami różnego rodzaju punktów bezpieczeństwa. Konsultacje i jakby kwintesencją tych konsultacji powinien być ostateczny kształt rynku. Nie może być tak, że jedna decyzja, że jedna osoba podejmuje odgórnie decyzje, które tak naprawdę trafiają w próżnię i zupełnie nie spotykają się z właściwym odbiorem ze strony mieszkańców. Czyli ja dwa lata temu brałam udział w takim pomyśle ważnym odnośnie dekorowania miasta. To było lato i tak się robiło wizjatki, tam miałam wizjatki. I byśmy tak chciały skroić. No miałyśmy taki problem właśnie, no nie, żeby tam coś zrobić, jakieś te drzewa, czy jakieś tam te kamienice. Naprawdę.
prawdę, bo ci właściciele tych kamienic w ogóle, oni wyrażają tego, to było nieczęsto dla nas, no nie, żeby tam coś zrobić, jakieś takie, nie wiem, jakąś instalację na rachunek. No tam w ogóle, przy niektórych tam jest niebezpiecznie przychodzić. Dokładnie, także mówię, że mamy nieczęsto, bo to jest centrum naszego miasta i nam mówię, no przyjechają mi moi przyjaciele, no nie, z Białogostoku i naprawdę wzięła mi na spacer i to był taki szok, bo przeszli kawałek przy Żeromskiego, wszystko ładnie, pięknie. Ja mówię, no to ten rynek, no nie, weźmy na ten rynek, no jest, to w ogóle jest tutaj. Także mówię, też mi uważam, że władze powinny pomyśleć o tym. Można nam dosyć łatwo. Można bardzo łatwo dostać. Czy mają tam jest, to jest ciekawe, jeszcze tam są dwa muzea, bo tam jest dom Sergii, gdzie są, gdzie znajdują się, gdzie tam fajne wystawy są. I drugi jest Muzeum Jacka Malczewskiego, także to też tam są miasta właśnie takie różne ciekawe. I buduje się kamienica do skóry. Będzie spotkanie z prezydentem, to by to mogło tak się mać, żeby to był radomski Kazimierz, tak jak jest krakowski Kazimierz Radomski. Paradoksalnie nie powiem, że takie trudne do realizacji, bo to jest relatywnie niewielkie obszarowo. Jeszcze rzeka jakąś przyszedł. Skoro nie widzę większej ilości pytań, bo tutaj... Ja mam jeszcze pytanie, mogę? Dariusz Jasiński, bezpartyjny. Mam takie pytanie, że i prośbę. Tutaj pan redaktor zastosował technologię taką dosyć ważną, że wprowadził politykę wielką do polityki samorządowej, co już samo z gruntu pokazuje pewnego rodzaju przeciwności. Bo pytanie do pani przyszłej radnej, czy przyszłej pani prezydent pod tytułem, czy rozwiązała BIPEN, jest pytaniem według mnie tendencyjnym, tak to zajmie ogólnie, bo jaki samorządowiec ma wpływ na to, czy ten BIPEN zostanie rozwiązany. Jeśli mówimy tutaj do pani o kobiet, popiera czarny protest, jestem za kobietami, natomiast według mnie pytanie do pani Kalinowskiej, tak, jeśli dobrze pamiętam, powinno brzmieć według mnie, czy na przykład jest szansa na to, żeby Rada Miejska pod jej rządami była w stanie na przykład wspierać kwestie elementów in vitro. Natomiast pytanie, myślę, że odpowiedź na to pytanie sama się nasuwa, dlatego że Nowoczesna była inicjatorką takiej uchwały. I tutaj samorządowiec może to zrobić, prawda? I w tą stronę powinniśmy zmierzać. Było ja się usprawiedliwię zanim, bo ponieważ ta formuła pana nie była na wcześniejszych spotkaniach, wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, że kwestie światopoglądowe i państwo też chcielibyście wiedzieć, jeżeli wybieracie radnego, za jakimi rozwiązaniami ten radny się opowiada. Nie tylko za tym, bo tak naprawdę chodnik, tak naprawdę kamienica, tak naprawdę dostęp do ciepła i wody jest rzeczywiście kwestią, w której różni światopoglądowych nie będzie zarówno na prawicy, jak i na lewicy. Ale stąd też tak sformułowane pytanie. Wspieranie badań prenatalnych, czy badanie in vitro jest już daje pewne rozwiązanie. No nie badanie oczywiście, nie czepiają się słów, wszyscy chyba wiedzą o co chodzi. Natomiast tutaj do pana. Zgadzam się co do kwestii tej pod tytułem, że niekompetentni pracownicy w magistracie są elementem odpychającym wielu przyszłych inwestorów. Bo jeśli idzie fama, tak to nazwijmy, że się nie da nic załatwić, albo że trudno je załatwić. Znaczy nie, panie, mówimy o załatwianiu, takim polskim załatwianiu. Nie, mówimy o normalnym procedurze, tak, bezłapówkowej się powoli. Ale jak załatwić to strajk włoski może odepnąć od wszystkich. To moje pytanie brzmi, ja się co do idei się zgadzam, pytanie brzmi, jak byście chcieli to zrobić? To znaczy, czy planujecie przeszkolić obecnych pracowników magistratu, czy po prostu wymienić ich na swoich pracowników magistratu? Jak to miało konkretnie wyglądać? Bo element zmiany, a nie zamiany, to jest troszeczkę jest różnica. Ja nie mam rozwiązania na to pytanie, tylko uważam, jakby Nowoczesna chciała to zrobić. Jestem przekonany, że na pewno, tak jest moja sugestia, że na pewno część powinna odejść, bo są, nazwijmy to, niereformowalni, prawda? No, bo u nas brak jest kultu pracy. Czyli jeśli jest, będziecie mieli przy przejęciu władzy w magistracie piątą kolumnę, która tylko i wyłącznie dlatego, że nie jest politycznie wam bliska, będzie działała przeciw. Trudno pewne rzeczy rozwiązać, to są tutaj, ktoś powiedział, kwestie mentalnościowe. Natomiast sama ideologia, jak byście to chcieli zrobić, bo to jest niezwykle ważne. Tu jest jakby, jak ja to widzę, takie działanie powiedzmy dwutorowe, czyli pierwsza rzecz to jest jedynym wyznacznikiem przyjmowania urzędników do miasta, do Rady Miasta, czy do urzędów podległych Rady Miasta, muszą mieć kompetencje.
Nie ma to znaczenia, kto jest zielony, niebieski, pomarańczowy, jeżeli mam to nie mówię o przyjmowaniu, bo najpierw trzeba ich zwolnić, żeby był mógł się zwolnić. Ale zwolnić to nie jest jakiś tam problem, jeżeli ktoś jest niekompetentny i tylko i wyłącznie grzeje stałe kibiezorwencje. Druga sprawa to jest taka, że to nie dotyczy tylko szczebla takiego samorządowego, tylko poruszamy taki szerszy problem. Odpowiedzialności urzędników za ponoszone decyzje. I odpowiedzialności w tej chwili nie. Pan, nie wiem, czy jest pan przedsiębiorcą, proszę zwrócić uwagę. Każdy urząd, bez względu na to, czy to jest ZUS skarbowy, czy urzędy miejskie, zwykłego obywatela, czy przedsiębiorcy, czy firmy, no firmy powiedzmy duże już nie, bo firma duża zatrudnia regularnie prawników i jakoś się tam, prawda, wywinie, za przysłowiową złotówkę puści z torbami. Ale jeżeli zrobi, popełni błąd urzędnik, wtedy wszyscy rozkładają ręce w imię solidarności urzędniczej, ponieważ pracuje pani Basia z panem Zenkiem, prawda, biurko, biurko i mówią, stało się. Musi być wprowadzona odpowiedzialność za ponoszone decyzje. Ja kiedyś widziałem taki wywiad, który doskonale obrazuje ten problem, gdzie redaktor wziął już jakiegoś naczelnika Urzędu Skarbowego w mocne obroty i mówi, że właśnie jest taka sytuacja, że przedsiębiorca na skutek błędnej decyzji no niemalże poszedł z torbami. Ja nie chcę tutaj wchodzić, prawda, w szczegóły, bo to nie mamy na to czasu. No i co pan sądzi o odpowiedzialności finansowej, już nie mówię karnej, chociaż uważam, że też powinna być konsekwencje karne podejmowane za błędne decyzje. Ci ludzie biorą, prawda, za swoją pracę pieniądze. Jeżeli biorą wynagrodzenie, niech to robią po pierwsze dobrze, a po drugie, jeżeli ja coś robię i biorę za to pieniądze, daję na to gwarancję, prawda? Niech oni dają gwarancję na swoją pracę. Ten naczelnik powiedział, ja nie wyobrażam sobie, żeby moi ludzie pracowali pod tak ogromną presją. Proszę mi wybaczyć, dobrze, że siedziałem, bo mi się przewrócił. Czyli my możemy być gnębieni przez jakiegoś pana, który nadaje się do przysłowiowego tarcia chrzanu i będzie nas gnębił, każąc zbierać kolejne pieczątki w imię przepisu, który jest albo go nie ma. Także tutaj są te dwie drogi. Czy ideą jest zawsze, żeby mówić, że właśnie to jest element od... przepisy, to już bardziej zahaczamy o trzeba czekać kilkanaście lat. Nawet tego nie rozwiążemy na poziomie samorządu. Tak. Tutaj w Radomiu tego nie rozwiążemy. To mogą zrobić ci w Warszawie. Tak, tak. To między innymi przedstawiciele nowoczesnych przepisów. Ma pan rację. My tego nie rozwiążemy na poziomie samorządu. Ale kompetentnych urzędników w Urzędzie Miasta, którzy nie odstraszą ludzi, bo naprawdę, władza się skupiła, powiedzieli, że wielki sukces dla przedsiębiorców. Otworzyliśmy jedno okienko, gdzie można wszystko załatwić. Przecież to jest dla kogoś, kto się zderzył z maszyną biurokratyczną państwa czy samorządu, to jest to jak tapnięcie w twarz. Proszę państwa, jeżeli w tym kraju problemem dla człowieka jest pójście do ZUS-u, do skarbowego, do Urzędu Miasta i do GUS-u na plan, żeby założyć firmę, a on zrobi to w jednym okienku, to niech on w ogóle tej firmy nie zakłada. Bo te cztery okienka to jest dopiero początek jego drogi. Tylko jest pytanie, jak to zrobić, prawda? Jak się pozbyć tych niekompetentnych urzędników i zatrudnić? No, to jest społeczne. Wystarczy poprosić ich, żeby napisali. Nasz urząd z racji tego, że ma budżet rekordowy, się rozbudowuje. Przybyło 90 biur urzędników, po ciotków, po wujków, po tym wiceprezydencie, po tym, po tamtym, ręka rękę myje, bo to są głosy wyborców. Ale wniosek jest taki, że zmienić radny, zmienić prezydenta i powinni za zarządzanie miasta. Proszę pana, my nie traktujemy polityki jako swojego zawodu, bo my wszyscy mamy swoje zawody. Ja jestem finansistą, tu pan redaktor się na mnie patrzy, nie udzielałem kredytów frankowych. Nie, nawet nie przyszło. Już się widziałam błysk pana oczy. Tak jak powiedziałaś tutaj, Kasia, my mamy z czego żyć. Sam się momentami zastanawiam, bo jak słyszę te wszystkie jakieś tam nagonki, tłumaczenia, sam się momentami mówię, że tym ludziom się chce, prawda? Ale zgodnie z tym, co kiedyś powiedział Sokrates, że ludzie mądrzy, inteligentni, którzy nie chcą się zająć władzą, wskazują się na rządy głupców. I tak, proszę państwa, to wygląda. Ale ja wrócę do swojego pytania. Chodzi mi o to, jaki macie pewien pomysł na, nazwijmy to tak, odideologizowanie urzędników. Znaczy, jak chcecie sprawdzać ten element kompetencji? Bo na pewno jest niezmierny, ktoś, któryś z panów rzucił hasło, żeby napisali, co robią. Czy to jest też wasz pomysł? Bo chyba większość z nas jest za tym, żeby idąc do urzędu,
spotkać kompetentnego tam i przyjaznego. Jak macie pomysł, żeby to nie, żeby rzucili to dalej, ale to nie tylko swoich. Przepraszam, Karolina, tak jak przeprowadza się rekrutacje w firmach, które nie mogą sobie pozwolić na to, żeby mieć pracownika, który jest niekompetentny, bo wiadomo, że jeżeli on nie będzie się znał, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, na swojej robocie, będzie tylko i wyłącznie balastem i przynosił straty do swojej firmy. Musi się to odbywać przez normalne rozmowy kwalifikacyjne. Jasne, i przez sprawdzanie naturalnie. I tak jak podkreślam, nie z klucza partyjnego, czy z klucza rodzinnego, czy ja z panem jakimś tam Epkiem z jednego podwórka, więc jego dzieci pracują w urzędzie. Nie, nie ma znaczenia, kto jest z jakiego ugrupowania. Jeżeli ma kwalifikacje, oparte doświadczenie, umie je zaprezentować. Oczywiście jak najbardziej, nie, dzień dobry, przyjmujemy pana, proszę bardzo, za 4 lata będzie pan miał przedłużoną. Jest wprowadzony system weryfikacji robiony przez mieszkańców. Czyli przez tych, którzy, nie mówię na zasadzie jakichś tam ankiet, jesteśmy w dobie internetu. Faktycznie są nieograniczone możliwości, prawda? Krótkie, jeżeli chodzi o okresy zatrudnienia. Normalny okres próbny, tak jak jest w przedsiębiorstwie. Nie sprawdzasz się, przykro nam bardzo. Albo się doszkolisz, albo zmienisz swoje podejście. Człowiek, który przychodzi ze sprawą do urzędu miasta, musi być traktowany jak klient. Nie jak człowiek, który przychodzi i zawraca go. Ja może podpowiem jedną rzecz. Można zrobić tak zwanego anonimowego petenta. Wpuścić człowieka, który próbuje załatwić sprawę w urzędzie istotną, na przykład w dziale inwestycji, kultury czy gdziekolwiek. I później to jest pracownik anonimowy, który sprawdza, czy dany urzędnik jest w ogóle kompetentny. W firmach prywatnych to się robi często. Proszę Państwa, to jest może troszeczkę śmieszne, co w tej chwili powiem, bo śmieszne, może to... Znam firmę pogrzebową, nie z naszego miasta, potężną firmę, która ma kilkadziesiąt zakładów, kwiaciarni itd. I tam funkcjonuje taki człowiek, o którym tu pan Kołodziejczyk wspomniał, z czarną walizeczką, chodzi po cmentarzach, gdzie firma obsługuje te jakieś tam smutne uroczystości i sprawdza, czy pracownicy najnormalniej w świecie nie są pijani. To jest tak naprawdę stricte ten pomysł, który pan Kołodziejczyk mówi, czyli anonimowy petent, który sprawdza jakość usług. Proszę Państwa, nie jest to do końca fair, ale to jest z korzyścią dla mieszkańców. Sprawdzenie kompetencji jakiegoś, to jeżeli on ma, nazwijmy to, olewający stosunek do pracy, to się nie nadaje. Ale niektóre kompetencje bardzo łatwo jest sprawdzić. Tutaj mówimy o takich kompetencjach, czy ktoś jest przyjazny w obsłudze klientów. I podstawić kogoś, pójdzie i zobaczy, jakie są obsługiwane. Ale czy Państwo uwierzycie w to, że w sekcji do spraw cudzoziemców w Urzędzie Miejskim nikt nie zna angielskiego? Takie kompetencje chyba akurat bardzo łatwo się sprawdzić. Przyjmując kogoś do pracy. Wszyscy znają się ze prezydenta. I o taką odpowiedź mi chodziło. Dobra, nie ma już pytań, ja widzę, że zaczęły się dyskusje między sobą. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, dziękuję naszemu gościowi, Pani Przewodniczącej. I oddaję głos panu. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo serdecznie dziękuję pani Katarzynie, jak również pozostałym członkom zarządu, wszystkim gościom za spotkanie. Proszę Państwa, w przyszłym tygodniu spotkanie nie będzie. Urlopujemy się ze względu na nasze walne zebranie. Za 2 tygodnie w piątek o 18 zapraszam na spotkanie z panem Rafałem Rajkowskim. A za 3 tygodnie zakończymy pierwszą część jakby naszych spotkań. Naszym gościem będzie prezydent Radomia. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Będzie pan Radosław Witkowski, wyraził zgodę. I również będziemy mogli zadawać mu pytania. A propos in vitro. Zgłosiliśmy taki wniosek w tym roku do budżetu obywatelskiego. Prosimy o poparcie oczywiście. Myślę, że nie odrzucą tego wniosku już w tej chwili. Tak jak odrzucili. A nam odrzucili. Nam w zeszłym roku odrzucili 2 lata bez widzieć. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Jestem bardzo zadowolony z tego spotkania, bo dowiedziałem się troszeczkę więcej. No, fakt, że nie mieliśmy nigdy czasu na takie spotkanie, żebyśmy zorganizowali między sobą nawet, a myślę, że do tego w niedługim czasie dojdzie, że spotkamy się jako stowarzyszenie z Nowoczesną, żeby rozmawiać. Na tym koniec. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia i zapraszam za 2 tygodnie. Tak, brawa dla pani Katarzyny. Dziękuję. O 7.
A co tam, babka, proszę pana, halo, a czapka to co? Jeszcze z biurek nie zapalują. Wyłączy tą kamerę.